Witajcie, z tej strony Airocket. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. W dzisiejszym odcinku budujemy sobie terenową wyścigówkę. Bez modyfikacji, na czystym scrapie. I tak. Będziemy starać się używać jak najmniej tych bloków budowlanych, a jak najwięcej takich różnych tutaj części. Tak więc zaczniemy sobie może od dwóch belek, które będą stanowiły bazę tutaj. Jedna tutaj. Czekajcie. Tu się przydał taki na 3. Czekajcie. Już się zamykam na początek. Dam sobie to wszystko na samym początku. I tak. Tutaj będzie rama. Okay. W ten sposób. Nie. To w ogóle nie w ten sposób powinno. Dajmy sobie to do pionu najpierw. Tak. Tak. Tutaj. Tutaj możemy w boku przyczepić? Nie. Tutaj możemy, to dobrze. Tutaj damy dwie takie belki. Może trzy. Teraz jeszcze róg. Jeden, drugi. I środeczek. Okej. Okay. Ramę. Już mam, tylko to jeszcze jest. Nie w tą stronę. Dobra, teraz jest ok. Mamy już ramę. Teraz zajmiemy się zawieszeniem. Zawieszenie. Tutaj damy. Czekajcie. Znajdę jakiś nowy, taki lepszy blok. Chociaż przydałby się ten metalowy właśnie. Czyli te pomarańczowe, co tutaj są. To, da, może nie. Zrobimy tutaj z tego zawieszenia. Tutaj w tą stronę. Tutaj w tą drugą. No nie, tak. Tak do przodu. Dobra. Okej, okay, tutaj będą nasze wahacze. Spuścimy to z windy, postawimy jeszcze raz. I dobrze. Na początek łożyska. I tutaj będą wahacze. Końcówka w tą stronę damy. Tak, tak. Tutaj, tutaj. No, mam nadzieję, że nie będzie to kolidować ze sobą tak mocno. Aż tak mocno. Czekajcie, to jakie długie może być. No to możemy coś postawić. Nie bardzo. To jest znowu troszkę za krótkie. Wiecie co? Dajmy to. Tutaj. Tutaj damy że coś takiego. I tak. To będzie miało 4 skrętne koła. Tak więc tutaj umieszczamy coś takiego. Chociaż poczekajcie. Może dam te końcówki. Tak będzie ładnie zakończone.
Tutaj. Tutaj. Jest piany, jest. To jest poziom. Dam sobie niżej, będzie lepiej widać. O, teraz jest tak jak chciałem. Jeszcze tylko tutaj podmienimy to. Nie tak, nie tak. Tak. Okej. Tutaj damy sobie od spodu łożyska. Okej, jestem już z powrotem. Musiałem na chwilkę wyjść. Dobrze, to tutaj sobie dajemy łożyska. I tutaj będą koła skrętne, więc damy sobie coś takiego. Tutaj, tutaj. Tak być musi, tutaj tak. I tu będzie koło. Tutaj, tutaj. Tu i tu. Koło damy sobie te duże. Podmienimy tymczasowo dla nas książki. Puścimy całość na dół, żeby zobaczyć, jak się to zachowuje, czy pracują nasze resory, pochacze. Troszkę pracują, ale troszkę za mało. Jak to usunę, czekaj, to mi spadnie wtedy. To nie. No to się też trzyma tylko tego. Nic, może takie coś wystarczy. A tymczasem tutaj zamontujemy sobie amortyzatory. Damy te terenowe. Tutaj. Tu. I tutaj. Na górze każdego amortyzatora damy takie coś. I tak. To nam też będzie pracować. To sobie tutaj tam zakończenia. Nie tak, nie tak. O, w ten sposób. Tu i tu. Amortyzator, tak jak mówiłem, będą nam pracować, więc dajmy sobie tutaj z przodu jeszcze po łożysku. Tu z przodu, tutaj z tyłu. Następny. Znów takie coś. Tutaj. Tutaj. Czekaj, tu jest w poziomie. Może być w poziomie. Okay. Tak, nie. Tak. Tu. I tu. Tutaj będzie jedna krótka belka. Zobaczymy, jak to się nam będzie całość teraz zachowywać. Tutaj będzie belka na dół. Tak. I tak. Tu i tu. Tutaj długo nam się nie zmieści chyba. Czekajcie. Nie, długo nam się nie zmieści. Więc trzeba dać dwie krótkie. Tak i tak. Tu i tu. Jeszcze tam. Wziąć teraz spawarkę. I zespawać całość. To do tego. Tak tutaj. To do ramy i to do ramy. Teraz co się dzieje po zdjęciu windy? Mamy dość sztywne całe tutaj zawieszenie. Ok. Połóżmy sobie teraz podłogę jakąś. Myślę, że może
To zobaczymy, jaką ma szerokość. Dlaczego nie mogę tego położyć? No to pytam, dlaczego tego nie... O, teraz jest. Ile to ma szerokości? Jeden więcej niż to. Nie, za szerokie jest. A to? To by było ok. Tylko. Też jest chyba jeden dłuższy. Nie, to by było dobre nawet. W tą stronę. I teraz tak, musimy usunąć to. I to. Położyć tutaj podłogę. Następnie to przyspawać. Całość. Dobra. Teraz już mamy zrobioną podłogę, teraz musimy to znowu przyspawać. To i to, i to, i to. Damy sobie tutaj już siedzenie, żeby sprawdzić, jak to będzie się sprawować. Siedzenie damy tutaj tak... Czekajcie, w środku się nie da chyba bardziej. Albo... Tu jest chyba środek. Ok. Podłączymy koła do skręcania. To obok. I tutaj też. Jak to skręca? W lewo. To musimy odwrócić. Lewo, prawo. Ok, skręca bardzo fajnie. Teraz damy jeszcze silnik. To jest z przodu może. Będzie. I koła. Raz, dwa, trzy, cztery. I do siedzenia. Dajmy może ze trzy kreski mocy. Tutaj obrócimy te dwa łożyska, bo one są na pewno w tą stronę. I okej, okay, jak to jeździ? Jeszcze za wolno. Dajmy jeszcze dwie kreski. Okej, okay, zawieszenie pracuje czy nie bardzo? No, tak powiem, średnio najeżdża, więc... No... Więc... Wstawimy to na windę i poprawimy tutaj to z przodu. Na windzie nam to nie odpadnie tak jak wcześniej, a będzie się dobrze trzymać. Więc użyjmy sobie na przykład może tego tutaj w ten sposób. Jest tył podobnie. Chociaż to tak słabo troszkę trzyma, może więc weźmy to. Na tą stronę. Tak. Teraz jest tak, jak chciałem. Ok. Teraz jeszcze druga strona. Tutaj i tutaj. Dobra, teraz zawieszenie powinno pracować troszkę lepiej. My sobie damy jeszcze tutaj po jednej belce tej. I po jednym zakończeniu może. Będzie troszkę winda. Czyli nie musiał kucać. I jedno zawieszę, albo dajmy, wiecie co? Dajmy to. Chociaż... Nie, ono nieładnie wygląda. Tak. I to będzie zakończenie z tej strony też. W dobrą stronę. Teraz tutaj.
I tutaj, teraz już zawieszenie powinno troszkę bardziej pracować. Widzicie, całość się nam przechyla, bo nie jest pospawana. Więc spawarka w dłoń nie spawamy. To do ramy. To do ramy. To do tego. To do tego. No i zawieszenie teraz ma tutaj, jak mówię, więcej troszkę luzu. Ale nadal jest dość sztywne. Chociaż teraz już coś powinno bardziej pracować. Na górze są łożyska, tam na dole jest łożysko. Więc powinno to działać troszkę lepiej. Chyba, że to łożysko musi być tutaj. Nie wiem, niech będzie tak jak jest. Dorobimy jeszcze tylko sobie na razie jakąś ramę tutaj, żeby to wyglądało troszkę lepiej. Więc może te wentylatory, zobaczymy, które będą lepsze. No, to nie jest na środek, więc weźmiemy to. Wiecie co? Usuniemy to tu. Damy to w tym miejscu. Okej. Okay. A tak w pionie? To jest węższe, czy jak? Tak, w pionie jest węższe. To w pionie. Może dwa takie będą lepsze. O, widzicie. Ta, o to mi chodziło. A teraz tutaj musimy zrobić jakąś maskę. No i teraz weźmy sobie może szybę. Square window. Tą drugą stronę. Tą jest średnia, tą też jest średnia. Wiecie co? Już chyba troszkę przydługi ten odcinek się robi. To na tym sobie dzisiaj zakończymy budowanie naszej terenówki. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. Zachęcam was bardzo właśnie do subskrybowania i wzięcia udziału w konkursie oraz losowaniu. Szczegóły pod wczorajszym filmem z serii Sam Wybierasz. Znaczy... Nie, pod wczorajszym, tylko pod wczorajszym specjalem. Tak, nie pod Sam Wybierasz, przepraszam was. Sam Wybierasz też możecie zobaczyć i tam zagłosować w ankiecie dostępnej pod filmem. A w filmie Specjal plus Konkurs są szczegóły właśnie odnośnie tego, co zrobić, żeby wygrać gry na Steam. I tam, jak mówię, zachęcam was do obejrzenia tego filmu, zasubskrybowania i napisania komentarza albo wykonania właśnie pracy graficznej. A w tym odcinku to by było na tyle. Teraz żegnam się z wami. Na razie.